witam was w dzisiejszym odcinku i już dawno nie było odcinka. Ja wiem, że ja nagrywam raz na pół roku, albo jak robię jakąś zmianę, obcięłam sobie włosy, albo inne rzeczy dziwne. Ale ostatnio męczy mnie ten temat, bo ja właśnie nagrywałam film związany z zaburzeniami odżywiania i on tutaj będzie leciał z boku, z tym, że nie puszczę wam muzyki, bo niestety nie mogę, ale możecie wejść na TikToka i obejrzeć sobie z muzyką. Tak czy inaczej, dodałam ten film, on miał fajny odbiór, ale też było bardzo dużo negatywnych wiadomości, negatywnych komentarzy, bo przecież wystarczy ćwiczyć, wystarczy iść na siłownię, po co się zaniedbywać. I jak siedziałam i czytałam to i miałam takie... Po pierwsze miałam taki, okej, dobra, blokujemy, nie chcę mieć takich ludzi gdziekolwiek wokół siebie, którzy mają taki mindset, którzy mają takie podejście do drugiego człowieka. A drugie to było, że co jest z tymi ludźmi nie tak, co jest z tym społeczeństwem nie tak. I chciałam nagrać taki film już jakiś czas temu, bo moje zaburzenia odżywiania wróciły i musiałam na nowo się z nimi zmierzyć, co nie było dla mnie ani fajne, ani przyjemne. I co więcej, kiedy właśnie schudłam bardzo dużo przez to, że się głodziłam, wymiotowałam, to ludzie pisali mi komentarze: oj, Sena, super wyglądasz, schudłaś. Takich rzeczy się nie pisze po prostu. Co drugą osobę interesuje kogoś waga? Jakby można skomplementować go: fajnie wyglądasz, ale nie musicie podkreślać jego wagi, bo nigdy naprawdę nie wiecie, co druga osoba przeszła w swoim życiu. I tak samo w drugą stronę, że ale jesteś gruba, ale się zalałaś. Kurde, jak widzę takie komentarze, to najchętniej bym wzięła taką osobę na bok i bym jej po prostu wytrząsła głowę tak, aż coś trafi do tego mózgu, bo... Mi się to w głowie nie mieści, jak można pisać takie rzeczy drugiej osobie. Chociaż ja wiem, dlaczego takie wiadomości są, dlaczego są takie komentarze. Ponieważ te osoby nie radzą sobie ze swoimi emocjami. A co jest łatwiej zrobić? Wyrzucić je na kimś innym. Łatwiej wyrzucić te emocje na kogoś innego. Zamiast skupić się na sobie, naprawić siebie, wolą niszczyć innym osobom życie. I tak to właśnie wygląda. Przechodząc do tego, co chciałam powiedzieć. Chciałabym opowiedzieć moją historię. Tego, jak zaczęło się moje zaburzenie odżywiania. Co wpłynęło na to, że... Ja właśnie wpadłam w to, bo ludziom się może wydawać, że to jest często jakaś randomowa osoba. A kurde, to zawsze jest ktoś bliski. I to jest najbardziej przykre, że to zawsze jest taka bliska osoba. Bo większość ludzi ma w dupie, co ktoś powie. I jakaś randomowa osoba mówi, że jestem gruba, w dupie to mam. Ale kiedy powie ci to bliska osoba, kiedy powie ci to ktoś, kogo kochasz, na kim ci się zależy, to ta myśl o wiele mocniej siedzi w twojej głowie niż taka od randomowej osoby. Oczywiście randomowa osoba też może mieć później na nas wpływ, albo w ogóle. Zależy wszystko od psychiki, ale zazwyczaj zaczyna się to od bliskiej osoby. Więc tutaj przestroga dla rodziców, przestroga dla rodzeństwa, przestroga dla przyjaciół, przestroga dla kochanków. Nie mówcie o czyjejś wadze nigdy. To jest w ogóle przestroga dla wszystkich ludzi. Nie mówcie o czyjejś wadze. To nie powinien być jakby jakikolwiek temat waszych rozmów. To nie powinna być wasza jakakolwiek opinia. Was to nie powinno interesować. Co was interesuje, to jak ktoś wygląda? Powinno was interesować to, jak wy wyglądacie, jak wy się czujecie sami ze sobą. Ja już trochę opowiadałam, trochę pisałam o tym w różnych postach na Instagramie. Właśnie, jeśli chcecie mnie widzieć częściej, bo ja tutaj naprawdę nagrywam raz na rok. Pierwszy raz jakby z zaburzeniami odżywiania, z tym terminem, zderzyłam się w szpitalu psychiatrycznym. Miałam wtedy 16 lat. Ja trafiłam tam z powodów takich, że miałam próbę samobójczą i po prostu... przenieśli mnie ze zwykłego szpitala do szpitala psychiatrycznego dla dzieci, ale były też tam dzieci z zaburzeniami odżywiania. Dla mnie, 16-latki, to było już naprawdę bardzo przykre, że były tam dzieci, dosłownie dzieci, które miały 5 lat, które miały 10 lat. I były też starsze osoby, ale najbardziej bolały mnie te dzieci, bo one dopiero zaczynały życie, a już miały tak duży problem, bo to jest naprawdę ogromny problem. Zaburzenie odżywiania, z tym się żyje do końca życia. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale tego się nie da wyleczyć na zawsze. To po prostu zawsze jest gdzieś w twojej głowie i ty z tym walczysz. To tak nie zniknie magicznie. Nieważne co zrobisz, zawsze gdzieś tam z tyłu będzie coś. I z tym da się żyć. Ale jest ciężko, więc miejcie na uwadze to, mówiąc następnym razem jakiekolwiek rzeczy drugiej osobie. Te dzieci nie chciały jeść, oni tam robili wszystko, co się dało w tym szpitalu, one nie chciały jeść. I dochodziło do momentu, gdzie żeby zobaczyć swoją mamę w wieku 5 lat, one musiały przytyć, bo jeśli by nie przytyły, to by umarły. I to jest
tak skrajny świat, gdzie normalnie na co dzień sobie żyjecie i macie, wiecie, wywalone na wszystko, a trafiacie do szpitala, gdzie są takie przypadki, po prostu serce się łamie. I nieważne jak personel się starał, jak wszyscy się starali, nic nie dawało po prostu efektów. I te dzieci po prostu z dnia na dzień widać było, jak tracą życie, tracą siebie i jest ich coraz mniej. Nie wiem, ile z tych dzieci żyje do tej pory, ale wiem, że na pewno jedna osoba już umarła, więc to nie jest jakiś żart, to nie są jakieś wygłupy, to nie jest jakiś wymysł, po prostu ludzie bardzo często umierają, bo głodzą się na śmierć i wolą umrzeć, niż walczyć o to życie. Dlatego ważne jest, żeby o tym mówić. Ważne jest o tym, żeby nagłaśniać ten temat, bo ludzie naprawdę nie zdają sobie z tego sprawy. I idąc dalej tą historią, w wieku 19 lat wyprowadziłam się od mojej mamy i zamieszkałam z moim przyjacielem. I można by pomyśleć, że przecież przyjaciele są fajni i nie powinno być żadnych krzywych akcji. No, niestety, nie zawsze jest tak w życiu, jakbyśmy chcieli. Ja nie należałam do jakichś mega chudych osób. Nie byłam też jakąś mega grubą osobą, ale ważyłam sporo. Wiecie, ja wtedy miałam bardzo głęboką depresję, o czym nie wiedziałam zresztą, bo wydawało mi się, że po prostu, nie wiem, tak mam i już taka się urodziłam. Dopiero później na terapii i w szpitalach dowiadywałam się, że miałam epizody depresyjne, że mam depresję. Nie zastanawiałam się nad tym, jak wyglądam, bo jeśli człowiek ma depresję, on leży cały czas, on nie myśli o niczym, on nie ma siły wstać z łóżka, co dopiero, wiecie, myśleć, czy chce chodzić, ćwiczyć, czy chce coś robić. Wchodząc kiedyś do windy z moim przyjacielem, w którym wtedy byłam zakochana bardzo mocno już, usłyszałam takie słowa: ale jesteś gruba. I gdyby to powiedziała jakakolwiek randomowa osoba, wiecie, nawet by mnie to nie obeszło. Ale to był mój przyjaciel. I te słowa dotarły tak mocno do mojej głowy, jak żadne inne. Ja, nie myśląc nigdy wcześniej o tym, że jestem gruba, zaczęłam myśleć o tym notorycznie. Wróciłam do domu i zaczęłam się przeglądać. I miałam takie, faktycznie, jestem gruba, muszę coś zrobić. I wiecie, na początku zaczęłam ćwiczyć, ale to nie przynosiło takich natychmiastowych efektów, że wiecie, że ćwiczyłam, ale no nic się nie działo. Dalej miałam taki sam wygląd. Później za każdym razem, kiedy próbowałam coś zjeść, miałam ten głos w głowie: jesteś gruba. To jest twoja wina, jesteś gruba przez siebie, obżerasz się. I wiecie, nie jadłam, przestałam jeść. Wychodziłam z ludźmi na miasto coś zjeść i mówiłam im, kiedy oni zamawiali coś, mówiłam: nie, nie, wiecie, ja nie jestem głodna, ja przed chwilą coś jadłam. Kiedy rzeczywiście przez miesiąc nic nie jadłam i po tym miesiącu ja ledwo co mogłam chodzić. Dosłownie ledwo co. Ja nie wiem, czy ludzie nie zdają sobie sprawy, że mówienie takich rzeczy, zwłaszcza bliskim osobom, to nie jest żadna troska, to nie jest żadne myślenie dobrze o tej osobie. To jest po prostu zadawanie im psychicznego bólu. Więc tak to się u mnie zaczęło. Ten głos był coraz głośniejszy. Ja coraz więcej chudłam, ale jednocześnie miałam też coraz mniej energii. Ja już nie byłam w stanie nic robić, chodzić, ani, wiecie, zero energii, bo skąd miała być ta energia, kiedy ja faktycznie, wiecie, nic nie jadłam, a energia jednak jest z jedzenia. Musiałam w końcu coś zjeść, ale kiedy jadłam, było mi tak strasznie z tym źle. Jak jadłam jedzenie, to chciało mi się za każdym razem płakać. I po prostu na siłę wciskałam to jedzenie. I jadłam chociaż jeden posiłek dziennie, żeby cokolwiek było, żebym się jakokolwiek utrzymała przy życiu, żebym nie mdlała tak często, żebym, wiecie, miała siłę wstać z łóżka. I to było przykre, bo kiedyś ja bardzo lubiłam jeść. Jedzenie zrobiło mi przyjemność. I to zostało mi odebrane, ta przyjemność z jedzenia. Masz swoją ulubioną potrawę, a nie możesz jej zjeść z radością, tylko jesz ją z wyrzutami sumienia. Katujesz się w głowie, że czemu to jesz? Po co to jesz? Będziesz gruba? To jest tak przykre. To jest tak przykre. Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. Ludzie widzą tylko, że jesz. A w twojej głowie po prostu jest taka walka o to, żeby zjeść ten posiłek, żeby nie umrzeć. Ludzie naprawdę tego nie wiedzą. A myślę, że powinni wiedzieć, może wtedy jakoś ich nastawienie zmieniłoby się do takich osób. Ja ogólnie jestem wysoką osobą. Mam 1,75 m i w najgorszym okresie ważyłam 52 kilo. I tu są te zdjęcia, kiedy ja naprawdę, to widać, jestem wychudzona. Ćwiczyłam, chodziłam na siłownię i po prostu był moment, gdzie mdlałam. Bo wiecie, nie było opcji, żeby ćwiczyć, ale też nie jeść przy tym. Bo jak możesz robić jakąkolwiek aktywność fizyczną, nie mając jakby podstaw do tego,
Bo no, serio, bardzo ciężko jest ćwiczyć, jak nie ma się tej energii i siły z jedzenia. Właśnie jeśli chodzi się na siłownię i ćwiczy się, powinno się jeść jeszcze więcej, żeby stąd właśnie sobie pobierać tą energię do ćwiczeń. A ja robiłam na odwrót. Ja właśnie jadłam coraz mniej, a ćwiczyłam coraz więcej. I mdlałam po prostu, nikt nie wiedział, czemu mdlałam, przecież wszystko jest okej. I bolało mnie to, że nikt nie zauważył właśnie, że ja nie jem. Nikt ze mną nie był przez ten cały czas i nikt tego nie rozumiał. Ja też nie chciałam mówić komuś o tym, bo już miałam tyle innych problemów psychicznych, jak bym powiedziała jeszcze o tym, to ludzie by pomyśleli, że już naprawdę jestem jakaś nienormalna i ja muszę mieć problemów. I więc stwierdziłam, że okej, dobra, nie będę mówiła nikomu o tym. Tylko, że było coraz gorzej. Poprawiło mi się trochę po tym, jak poszłam na moją drugą terapię, gdzie miałam zająć się sobą, bardziej jakby opiekować się sobą, pomóc sobie. Już nie atakowałam siebie, nie robiłam z niej krzywdy, tylko właśnie w drugą stronę zaczęłam siebie kochać i akceptować. Zaburzenia dopiero przestały wpływać jakoś na mój mózg w momencie, kiedy ja pokochałam samą siebie. A to było naprawdę bardzo ciężkie, bo ten głos, żeby nie, że jesteś gruba, nie zasługujesz na jedzenie, on był bardzo, bardzo głośny. Musiałam czasami aż krzyczeć: przestań! Nie! Jesteś piękną osobą, kochasz siebie. No, to była bardzo ciężka walka, ale udało mi się. I myślałam, że wiecie, że jak raz uda wam się przejść przez te zaburzenia i wyjdziecie z tego, to jesteście niezniszczalni, później nic się nie stanie. I zaczęłam jeść to, co chciałam. Nie miałam żadnych wyrzutów sumienia. Właśnie cieszyłam się, bo wiecie, szłam do ulubionej restauracji, mogłam zjeść jedzenie i bez żadnych wyrzutów sumienia, bo wiedziałam, że robię to dla siebie. Bo nie zależało mi na tym, żeby wyglądać jakoś super chudo, nie zależało mi na tym, żeby wyglądać jakkolwiek. Kochałam swoje ciało takie, jakie było. I był live u Radka, gdzie właśnie był taki donate od mojego przyjaciela już byłego. Znaczy, nie wiem, czy to był on, ale już jedno, nieważne, po prostu było tak zatytułowane. O, Justyna, znowu przytyłaś. I teraz, wiedząc to wszystko, co wam opowiedziałam, chyba rozumiecie, co się stało w mojej głowie. Jak ktoś wyciąga wam takie traumy, wyciąga wam rzeczy, które miały miejsce z przeszłości, to chcąc, nie chcąc, one się uaktywniają. Więc na początku myślałam, że nie będzie okej. Wróciłam do domu i zaczęłam płakać. Zaczęłam dosłownie płakać. Nie mogłam patrzeć na jedzenie. Było mi niedobrze cały czas. Było mi niedobrze, jak patrzyłam na samą siebie. Było mi też niedobrze z tym, że miałam takie: przecież już byłaś tutaj, Justyna, czemu znowu przez to przechodzimy? Miałam wyrzuty sumienia do siebie. Wszystko przez jeden głupi donate. I pomyślicie: oj, Justyna, nie powinna się przy... To tak nie działa! To tak nie działa po prostu. Więc przez następny miesiąc dużo wymiotowałam. Ja też wymiotowałam wcześniej, jak zjadłam jakiś duży posiłek, albo wychodziłam z kimś na miasto i nie miałam opcji, żeby czegoś nie zjeść, to później wracałam do domu i wymiotowałam, bo nie chciałam mieć tego jedzenia w środku. I tak samo było teraz, że po prostu jadłam. Normalnie wszyscy widzieli, że jem, a później znikałam w łazience i nie było mnie przez jakiś czas, bo po prostu to jedzenie zwracałam, bo ja też byłam wtedy w bardzo złym momencie psychicznym i to wszystko tak się na siebie nałożyło, że no, że po prostu było jak było. I było mi ciężko, bo znowu nikomu o tym nie mówiłam. Dlatego jest mi też ciężko mówić to teraz, bo tyle, o ile mówię ciągle o depresji, tyle, ile mówię ciągle o próbach samobójczych, to o tym mówię, bo z tym się pogodziłam, z tym dałam radę i jestem tu, gdzie jestem, ale z zaburzeniami będę żyła do końca życia i nic się na to nie poradzi. I po miesiącu wracania do tych wszystkich złych zachowań, ja miałam takie: nie, już wystarczy, już naprawdę wystarczy. Nie po to wszystko to było, nie po to wszystkie było to staranie, po to, żebyś, wiesz, teraz przez jeden głupi donate wszystko straciła. I zrobiłam to, co powinnam zrobić od samego początku, czyli zająć się sobą. Dałam sobie zrozumienie i dałam sobie wsparcie, bo nie miałam wtedy wsparcia od nikogo i nie mam też wyrzutów do nikogo, bo nie mówiłam o tym. W sensie mówiłam kilku osobom, ale nie wiem, czy nie chciały tego przyjąć do swojej głowy, czy nie chciały o tym rozmawiać, ale to już nieważne. I w tym najgorszym momencie mogłoby się wydawać, że nic z tego dobrego nie będzie, ale było, bo
weszłam na nową ścieżkę mojego życia. I dla niej będzie to głupie, dla drugiej nie, ale zajęłam się duchowością. I bardzo mi się to podoba, to mi bardzo pomaga, bo praca ze swoją duszą, ze swoim umysłem na takim etapie jest dla mnie bardzo wystarczająca i bardzo mi to pomaga. Ja mogę w medytacji wejść bardzo głęboko, spotkać się z moimi dziećmi, które mam w środku, każdy ma takie dzieci, porozmawiać z nimi. W medytacji mogłam cofnąć się do pierwszego momentu, który właśnie wywołał zaburzenie odżywiania i pomóc tej dziewczynie, która nie wiedziała, co ma zrobić, która myślała, że przyjaciel jest dla niej dobrze, ale nie chciał. Złapałam ją za rękę w tej windzie i powiedziałam: nie, nie jesteś gruba, jesteś piękna, ja cię kocham i cię akceptuję i nie musisz sobie robić żadnej krzywdy. I to był naprawdę bardzo ważny moment w moim życiu, żebym zrozumiała coś takiego. Więc bardzo polecam medytację, ale przede wszystkim polecam udać się do terapeuty. Bo bardzo ważne jest, żeby przepracować to, co kiedyś ktoś nam zrobił. I to nieważne, czy w sferze duchowej, czy w sferze psychicznej. Trzeba to przepracować. Bo jeśli tego nie przepracujemy, to będzie się ciągnęło za nami do końca życia. Dosłownie, do końca życia. I później każdy taki donate będzie wam robił z mózgu siatkę i będzie wszystko przepływało, cokolwiek tam będzie. Kolejna rzecz, która też pomogła mi z moimi zaburzeniami, to to, że zaczęłam się jakby zdrowiej odżywiać. Zaczęłam jeść więcej warzyw, zaczęłam jeść więcej owoców. Nigdy tego nie robiłam, nigdy jakby nie przepadałam za warzywami, za owocami. Nie wiem zresztą czemu, bo są bardzo smaczne. Zaczęłam sobie sama gotować też w domu, bo wtedy mam większą kontrolę nad tym, co jest w środku, czego nie ma. Chociaż też czasami wychodzę na miasto i na mieście jem, ale jem o wiele zdrowiej niż wcześniej, co też mi pomogło, bo wiecie, miałam myśli, że nie, nie możesz tego jeść, obżerasz się i tak dalej, a kiedy jem zdrowiej, nie mam ani jednej takiej myśli, wiecie, że no nie powinnaś tego jeść. Właśnie nie mam takiej myśli, super, jesz zdrowo, będziesz jeszcze zdrowsza. Opiekujesz się sobą, pomagasz sobie i to jest mega fajne. Zaczęłam też chodzić na siłownię, tylko nie chodzę na siłownię po to, żeby schudnąć, żeby wiecie, zrzucić kilogramy i tak. Nie. Ja właśnie chodzę na siłownię po to, żeby zbudować dużą masę mięśniową. I to nie widać, bo miałam przerwę mało, ale ćwiczę już trochę i podnoszę się już tak do góry, podnoszę ciężar, 30 kilo na łapy. I cieszy mnie to, bo ja zawsze czułam się silna w środku, ale nigdy nie czułam się silna na zewnątrz. I teraz chcę sobie zbudować takie mocne mięśnie, żeby czuć się też silna sama w sobie. Bo praca nad sobą nie polega tylko na tym, żeby wyleczyć tutaj, ale też żeby być tutaj zgodny ze sobą i tutaj. I to jest idealne połączenie i właśnie do tego dążę, żeby być zdrowa umysłem, zdrowa sercem i zdrowa ciałem. I duszą. I wszystkim. Więc tak właśnie wyglądały moje zaburzenia odżywiania i nie było to nic przyjemnego i jest szansa, że jeszcze kiedyś wrócą, ale mam nadzieję, że nie, bo będę z nimi walczyła, nawet jak wrócą, to wrócę najwyżej na terapię jeszcze raz i będę to przepracowywać albo zrobię medytację i tam się zajmę sobą, zobaczę jaki jest problem, co pod tym wszystkim naprawdę się kryje. Nie będę po prostu ciągiem w to szła, bo to nic nie daje. Jedyne do czego to prowadzi, to do śmierci i to jest przykre i tak nie powinno być. I chciałabym też powiedzieć na końcu jeszcze kilka słów do osób, które właśnie zmagają się z zaburzeniami odżywiania. Chcę, żebyście wiedzieli, że nie jesteście sami. Jest bardzo dużo osób, które też się z tym mierzą i też walczą. Razem damy radę. Wierzę w to, że razem damy radę, że ciężko jest, naprawdę ciężko jest samemu sobie z tym radzić, więc powiedzcie komuś, tylko nie mówcie pierwsi lepszej osobie, powiedzcie komuś, kto wiecie, że to zrozumie, kto wiecie, że wam pomoże, bo jak powiecie to pierwszej lepszej osobie, ona może wam zrobić jeszcze większą krzywdę, może wam powiedzieć, że o, wymyślasz, albo nie wiem, zaśmieje się, albo to zleje po prostu, więc wybierzcie odpowiednio i odpowiedzialnie osobę, która wiecie, że tego nie zrobi i uwierzcie mi, że ona zrobi wszystko, żeby wam pomóc, tylko że to wy musicie pomóc samemu sobie. Od was to wszystko musi się zacząć. I to wy musicie chcieć sobie pomóc. I ja wiem, że to jest bardzo ciężko, że ciężko jest z tymi myślami, ciężko jest z tymi zachowaniami, ciężko jest ze wszystkim, ale się da. Bo nie chcę, żeby ktokolwiek umierał przez to, że ma zaburzenie odżywiania, a dzieje się tak bardzo często. Wiem, że jest ciężko, wiem, że jest bardzo ciężko, ale się da, więc proszę nie poddawajcie się i walczcie razem ze mną, bo ja będę walczyć do końca życia, ale się nie poddam. Nie poddam się i chuj.
jebać zaburzenia odżywiania. Nikt kurwa nie będzie miał nade mną kontroli poza mną samą. I koniec, kropka. Chciałabym jeszcze też dodać dla pozostałych ludzi, którzy nie mają zaburzenia, albo ogólnie po prostu przestańcie interesować się czyjąś wagą. Nie mówcie drugiej osobie, o ale schudłaś, tak samo jak mi mówili po miesiącu, kiedy się głodziłam, nic nie jadłam. O jestem, ale schudłaś, super. Tylko nie wiecie, co to spowodowało, a pisząc takie rzeczy jeszcze zachęcacie tą osobę. Okej, dobra, jest chudłam, czyli to działa, czyli teraz... Nie, nie piszcie rzeczy. Takiej rzeczy po prostu nie powinno się pisać. Schudłaś, zgrubłaś, przytyj, zjedz, zrzuć. Nie, przestańcie. Nie powinno was interesować. A dla osób, które słyszą takie rzeczy, jeśli ktoś wam mówi takie rzeczy typu o, powinnaś schudnąć, powinnaś zgrubnąć, to powinien być dla was pierwszy znak, że taka osoba ma jakieś kompleksy, ma jakieś problemy, które są głęboko zakorzenione w niej i zamiast ona zająć się swoimi problemami, przerzuca je na was. I to nie jest was problem i musicie to zacząć oddzielać. Rzeczy, które próbują zrzucić na was inne osoby, nie są w żadnym stopniu waszą odpowiedzialnością. Nie powinniście brać je totalnie personalnie. Ja wiem, że jest ciężko słyszeć takie słowa, zwłaszcza od bliskich osób, ale musicie zacząć te rzeczy oddzielać, bo ludzie będą mówić wam różne rzeczy przez całe życie i to jest mega przykre i najlepiej by było, jakby każdy zajął się sobą, każdy wyleczył siebie, każdy naprawił siebie, wtedy świat byłby idealny. Ale no niestety żyjemy w takim świecie, jakim jesteśmy, więc musicie sami zacząć siebie bronić i słysząc takie rzeczy blokować je od razu i nie przyjmować do świadomości, bo to nie są rzeczy o was, to są rzeczy o nich samych. No i to chyba tyle. Jak zwykle się popłakałam, co jest totalnie w porządku, bo jestem osobą wrażliwą i często płaczę. I nawet lubię płakać, bo jest to wyraz emocji, które we mnie siedzą i zamiast je blokować i siedzieć tak i mówić, ja płaczę, bo po prostu tak czuję, bo w momencie, kiedy o tym mówię, ja wracam myślami do momentu, w którym byłam i dlatego te łzy lecą, bo to były bolesne chwile. Nie ukrywam, że nie były, bo były. Więc tak, mam nadzieję, że to pomoże komuś, pomoże osobom, które mają zaburzenia odżywiania, żeby wiedziały, że nie są same, że nie tylko one walczą, bo walczy bardzo dużo ludzi i nie można się jej poddawać nigdy. To mówię w jakimkolwiek przypadku, czy ktoś ma depresję, czy ktoś ma zaburzenia, czy ktoś ma jakiekolwiek inne problemy, nie wolno się nigdy poddawać, bo jeśli wy stąd znikniecie, to już nic nie będzie. A jeśli tu jeszcze jesteście, to nie to, że będziecie naprawiać świat, ale możecie naprawić samego siebie. A to już jest bardzo dużo. Trzymajcie się. Kocham was wszystkich bardzo mocno. I do zobaczenia w następnym odcinku. Kiedyś tam, może wcześniej niż za pół roku. Pa, pa.